No widziałem, że rywale cię nie oszczędzali. Nie było tak ostro. Bywają mecze ostrzejsze w tej lidze, także nawet była gra fair, parę tam z pięć było, ale bez nerwów, także przyjaźnie się to zakończyło, to najważniejsze, bez kontuzji. A to, że tam się parę razy ktoś wywrócił, to się zdarza. Wynik 9-2 w twoim mniemaniu oddaje jakby to, co się działo na boisku w 100%? Myślę, że mogliśmy strzelić więcej bramek i nie stracić tych dwóch, bo ponieważ mieliśmy bardzo dużą przewagę, jakbyśmy grali tak jak pierwsze 10 minut, to myślę, że żeby była dwucyfrówka spokojnie. A jak się czujecie na fotelu lidera? Jakie to uczucie? No bardzo dobrze, chcemy to utrzymać do końca. Jak jesteśmy w pełnym składzie, no to nie widzę tutaj dla nas rywala tak naprawdę, mówię szczerze. Jedyną drużyną, z którą bardzo nam się ciężko grało, był Eurocar, który stracił najmniej bramek i to było widać, bardzo fajnie grali w defensywie. Także myślę, że z nimi będziemy walczyć do końca o to mistrzostwo. A tak to, jeżeli będziemy tylko w pełnym składzie, to myślę, że utrzymamy tą pozycję lidera. Mieliście doskonałą passę, ale Valeo, jeżeli się nie mylę, przerwało w ostatnim meczu. Co tam się wydarzyło? Mnie w tym meczu nie było, także ciężko mi powiedzieć, ale z tego, co mówili chłopaki, no to brakło biegania po prostu. A drużyna przeciwna, no już wiedzą, że grają z liderem, także każdy się na nas spina i biega. Jak my przestajemy biegać, no to jest problem, bo piłkarsko naprawdę jesteśmy dobrzy. Mamy tu Daniela, który grał w Wiśle, także jego umiejętności nam pomagają. Mamy też tutaj młodego Adama, który jest liderem strzelców. Także jesteśmy we trójkę z przodu i z tyłu, są wszyscy, którzy powinni być. No po prostu wygrywamy tak jak dzisiaj. Myślę, że Adam jest bezkonkurencyjny, także łatwo go nie będzie dogonić, chyba że ktoś naprawdę rozstrzela w drugiej rundzie. Za tydzień gramy z Orlenem i z nimi przegraliśmy pierwszy mecz, mimo że byliśmy w pełnym składzie. Przegraliśmy, był bardzo wyrównany mecz. No i na styku i przegraliśmy, także obawiamy się meczu z Orlenem na pewno za tydzień. To będzie mecz na szczycie, bo jeżeli dobrze kojarzę, Orlen na tą chwilę zajmuje trzecią pozycję, wy macie pozycję lidera. Oni mają jeszcze mecz zaległy, także jeżeli by nas z nami wygrali, to się zrobi ciasno. Także na pewno ten mecz będzie bardzo ważny. Jeżeli wygramy, no to mamy autostradę do mistrzostwa.